No cześć, właśnie przyjechałam na weekend do Białegostoku i jadę na jakieś małe zakupy. Wieczorem mam kolację ze znajomymi, więc pomyślałam, że zrobimy małe get ready with me. Trzeba ogarnąć to, co się tutaj dzieje. Mam już makijaż, ale zaczniemy od jakiegoś świeciku. Może już zdążyliście zauważyć, że jestem zakochana w tym kolorze spodni i ogólnie w tym rodzaju zieleni. Ogólnie nie spakowałam do walizki za dużo rzeczy z Krakowa, ale spakowałam taką słodką koszulkę z pieskami. Myślę, że fajnie tutaj leży. Pewnie na kolację na górę nałożę coś bardziej eleganckiego, ale w ogóle patrzcie, jakie zawaliste okularki znalazłam w domku w białym. Wiadomo, za 4 godziny będzie ciemno, więc do niczego mi się nie przydadzą, ale wyglądają cool. Wiadomo, kurteczka, jeszcze pod spód nałożę pewnie jakąś bluzę, bo nie przepadam za zimnem. Okej, mam tutaj takie buciki i moim trikiem jest wsadzanie nogawek w buty, wtedy wyglądać tak wojskowo. I na razie myślę, że nałożę czapeczkę, bo nie chce mi się ogarniać włosów. Wygląda to wystarczająco głupkowato, jak na mnie. Okej, jednak robię coś z włosami, bo nie mam rady na nie patrzeć. Po prostu poszłam wczoraj spać w mokrych. No, użyłam jakiegoś olejku od mamy, w sumie mam ten sam, więc spoko, zabezpieczę sobie trochę końcówki. Ogólnie lubię swoje włosy tak, jak wyglądają nawet teraz, ale po prostu zaraz idę do fryzjera i już mnie męczy ich długość i tak dalej. Zawijam je trochę do środka i będą ładne. Nie wygląda to jakoś najlepiej, chyba po prostu nie umiem używać tej prostownicy, którą mam w domu. Ale zostawmy to tak. Ogólnie nie mam za dużo akcesoriów, tutaj nic nie przywiozłam. Dosłownie okulary znalazłam tutaj, a tak to nie mam żadnej nawet biżuterii czy jakiegoś paska. Ale i tak mi się podoba. Dołożyłam jeszcze bluzę. Ja chyba po prostu lubię takie proste fity. Wyglądam cool. Dzięki za uwagę. Na raz!